Kraków, dawna stolica Polski, miasto królewskie znane z wyjątkowych zabytków, raz w roku, w pierwszy czwartek grudnia, zamienia się w stolicę szopkarstwa. To tu przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizowany jest konkurs szopek, na który zjeżdżają szopkarze z całej Polski ze swoimi pracami i prezentują je publiczności. Jest taka tradycja, która mówi, że szopki nawiązują do teatru i taki spektakl miasta się właśnie tutaj przed nami odbywa dzisiaj. Tegoroczna 76. edycja konkursu szopek krakowskich była szczególna dla organizatora, bowiem pod koniec listopada krakowskie tradycje szopkarskie zostały wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Szopki krakowskie zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. W momencie, w którym znalazły się w tym rejestrze krajowym, można było rozważać, który z elementów, a obecnie na tej liście mamy 32 elementy, można nominować na listę międzynarodową, na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. I tutaj trzeba wspomnieć, że kandydatów do tej nominacji na UNESCO było wielu, ale właśnie szopkarstwo krakowskie okazało się tym, które najbardziej przekonało Radę do Spraw Dziedzictwa Niematerialnego jako ten element, który ma tą bardzo charakterystyczną, silnie ze sobą związaną wspólnotę, społeczność i jest takim niezwykłym elementem związanym z tradycjami świętowania Bożego Narodzenia w Polsce. I właśnie to zostało wybrane i zarekomendowane ministrowi kultury do wpisania na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. To przede wszystkim społeczność szopkarzy jest najważniejsza. Gdyby nie oni, to tego wszystkiego, co dzisiaj się dzieje, by po prostu nie było. Więc to jest taka wielka nagroda dla nich. Oni to nazywają jako Oscar. Oscar dla ich pasji, dla ich zaangażowania, dla ich żmudnej pracy, bo to jest praca nad szopką, to czasami jest kilka miesięcy. Chyba to, z czego możemy być ogromnie dumni, jest to pierwszy wpis z Polski na tą listę UNESCO i od razu został uznany za dobry przykład dla wszystkich innych państw na świecie. Więc jest to ogromne wyróżnienie dla naszego kraju, ale przede wszystkim dla społeczności szopkarzy, no i też można powiedzieć takie zobowiązanie dla władz miasta, dla wszystkich instytucji zaangażowanych w ochronę szopkarstwa krakowskiego, że ta wspaniała, piękna tradycja będzie trwała, będzie w takim wspaniałym, radosnym charakterze przekazywana kolejnym pokoleniom. Krakowska szopka o charakterystycznej formie narodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy nie było jeszcze konkursu i tutaj na rynek krakowski przychodzili szopkarze, to byli budowniczowie, którzy w okresie zimowym po prostu próbowali sobie w taki sposób dorobić. Przychodzili tutaj na linię AB na rynku krakowskim i starali się sprzedać swoje dzieła, swoje rękodzieła i w ten sposób byli także zapraszani do domów mieszczańskich, aby przedstawiać sceny Bożego Narodzenia. Oprócz scen związanych z Bożym Narodzeniem, krakowska szopka przedstawiała architekturę, postaci i tematy krakowskie. Jej twórcy do dzisiaj czerpią źródło z bogactwa form architektonicznych pochodzących z różnych epok. Zachowując tradycyjne wzorce do jej wykonania, używają jednak rozmaitych elementów i mechanizmów, wykazując się tym samym inwencją twórczą. Jedne miniaturowe, inne średnie, duże, wykonane przez dzieci, młodzież, seniorów, a nawet całe rodziny. Wszystkie i tym razem zaskakiwały pomysłowością. Są różnorodne, są w różnych kategoriach, ale dominują takie, które nawiązują do tradycji, czyli do tego, żeby pokazać architekturę Krakowa, nawiązać do scen Bożego Narodzenia, ale też włączyć umiejętnie komentarz do współczesności. Czasem polityczny, czasem publicystyczny, czasem obyczajowy, czasem dotyczący tego, jak komercjalizują się święta. Są zasłużeni szopkarze, którzy od kilku dekad właściwie pojawiają się na konkursie. Oni są najbardziej doświadczeni i z największym wyczuciem tutaj podchodzą, ale myślę, że konkurencja nie śpi i te młodsze roczniki, nie tylko ci całkiem najmłodsi w kategoriach dziecięcych, ale też adepci sztuki szopkarskiej nadciągają i myślę, że te konkursy są szalenie ciekawe, bo dają taki przekrój właśnie. Trzeci rok robię szopki, więc to jest mój trzeci raz. W tym roku pierwszy raz robiłam troszkę mniejszą szopkę, tam jest szopką małą. W postaci jest sześć, w tym Twardowski na Księżycu. Starałam się zawrzeć właśnie elementy architektury krakowskiej, czyli
tradycyjnie kopuła z Wawelu, wieżę mariacką. I tutaj z takich rzeczy, które starałam się troszeczkę coś od siebie dodać, jest taka bardzo ciekawa podstawa z żywicy epoksydowej. Odlałam model, w którym są zanurzone różnego rodzaju koraliki i brokat. Szopka jest elektryfikowana, wszystkie wieże oraz witraże będą podświetlone, jak już je podłączymy i będzie wstała w muzeum. Jak pani ocenia w ogóle tę atmosferę tu panu? To znaczy właśnie bardzo długo się robi szopkę, jeżeli jeszcze ktoś pracuje i nie ma na to tyle czasu, to nie wiem, czy bym poświęcała na to tyle czasu, ale bardzo jest dobra atmosfera w muzeum i tutaj pracownicy w muzeum tak bardzo angażują tą grupę szopkarzy, że to duża ich zasługa, że my co roku robimy te szopki, się to angażujemy. Jest bardzo dużo szopek, co roku też jest dużo szopek w kategorii dziecięcej. Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem było to, że jest kategoria szopek rodzinnych, więc rodzice z dziadkami, dziećmi robią wspólną szopkę, więc to na pewno jest też takim dobrym pomysłem, żeby się zintegrować rodzinie przed świętami. Niektórzy twórcy pokusili się o analogię do politycznej rzeczywistości. To jest ta z oczkiem. No cóż charakterystycznego jest. Szopka jest syntezą Krakowa w kolorze i w architekturze. Co poza tym? Pokazuje trójpodziały wszelkiego rodzaju rzeczywistości, społeczeństwa. Zawsze staram się nie robić tradycyjnej złoto-cukierniczej, bo uważam, że powinno się iść do przodu, a nie do tyłu. A to pomysł oko, skąd się to wzięło? Opatrzności, które się waha między dobrem a złem. Czy wielkość ma znaczenie? Zawsze to są większe szopki? Nie, w tym roku mi się udało zrobić bardzo dużo, aż mi było trudno ją przetransportować. Na krakowskim rynku swoje dzieła prezentowała także liczna ekipa z Tarnobrzega i Łoniowa. Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, placówki opiekuńczo-wychowawczej i zespołu szkół specjalnych w Tarnobrzegu oraz podopieczni i wychowawcy Domu Dziecka w Łoniowie. Budową szopek i udziałem w konkursie przed blisko 10 laty pozarażał ich zakochany w Krakowie Kazimierz Wiszniowski. Poeta, społecznik, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej. Jak pisał w swoim wierszu, moje serce jest w Krakowie, gdzie się włóczy po AB. Może cieniem, może słońcem w bramie gdzieś przycupnąć chcę. Wszystko jest możliwe i było możliwe dzięki panu Kazimierzowi Wiszniowskiemu. To była jego inicjatywa i jego ogromne pole działania w przeróżnych płaszczyznach. I tych intelektualnych, i tych kulturalnych, i tych społecznych. I to on zaraził miasto. Taką bardzo pozytywną, nazwałabym to może przewrotnie epidemią, ale gdyby nie on, by tego nie było. Tarnobrzeg jeździ od 9 lat. My jako liceum jesteśmy tutaj po raz trzeci. Właśnie z takim artystycznym projektem przyjechaliśmy dwóch szopek. W ubiegłym roku mieliśmy jedną szopkę, teraz mamy dwie. Mamy projekt indywidualny, dziewczynki, tutaj właśnie. I mamy projekt klasowy i reprezentujemy całe nasze liceum. Szopka jest ogólnie zrobiona z tych regulaminowych, przepisowych materiałów, ze styropianu, z kartonu, z kolorowych folijek, brokatu, przede wszystkim jest tutaj najwięcej brokatu. Postawiłyśmy na to, żeby szopka się jak najbardziej świeciła i jak najbardziej przyciągała wzrok innych, bo wiemy, że no większość szopek tutaj jest po prostu ogromna i tym właśnie przyciągają wzrok, a nasza zwraca uwagę tym, że po prostu jest świecąca. Jak dużo osób pracowało przy tej szopce i jak długo pracowałyście? Przy naszej szopce pracowało 9 osób i robiłyśmy ją łącznie około miesiąca. Pierwszy raz jesteście tutaj? Nie, jesteśmy tutaj drugi raz, w tamtym roku też byłyśmy. Szopka była trochę inna, ale no mamy... Coś wydaje nam się, że w tym roku ta szopka wygląda lepiej i że jesteśmy bardziej przygotowane niż w tamtym. Te szopki, które tu są, robią wrażenie? Tak, ogromne. To jest po prostu niesamowite widowisko. Przyjechać tutaj i zobaczyć, co ludzie robią i jak potrafią przyłożyć się do czegoś. I no, po prostu niesamowite, naprawdę. Są przepiękne. To jest projekt indywidualny. Ja się bardziej skupiałam na szeroko rozbudowanej symbolice. I tutaj można zobaczyć smoka wawelskiego i lajkonika. Czyli takie dwie najbardziej kojarzone z Krakowem postacie, ich tutaj obecność można zinterpretować jako, żeby oni też chcieli oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. To był mój własny projekt i sama ją stworzyłam. Zajęło mi około 2 miesięcy. W tamtym roku również z dziewczynami robiłam z nimi szopkę, ale w tym roku skupiłam się na własnym projekcie i można tutaj
pełne z inspiracji, ale najbardziej inspirujące są zabytki Krakowa i tutaj można też dostrzec główną wieżę Bramy Floriańskiej, wieżę Barbakanu i wieżę zegarową z Wawelu, które też symbolizują ten Kraków, bo z nimi ma się kojarzyć Szopka. Jesteśmy z uczniami zespołu szkół specjalnych w Tarnobrzegu. Przyjechaliśmy tutaj z Szopką Krakowską, żeby tu wystawić tu szopkę, żeby każdy mógł zobaczyć tę Szopkę Krakowską, żeby obejrzeć, porobić zdjęcia. No taka jest właśnie nasza praca konkursowa. Szopkę robili ci uczniowie, którzy dzisiaj z nami są, więc klasa pierwsza, trzecia ASPDP i trzecia gimnazjum. Szopkę robiliśmy już od miesiąca. Uczniowie się bardzo, bardzo aktywnie włączali w pracę nad tą szopką. Było wiele pracy. Na podstawie ze styropianu, oklejana kolorowymi papierami i ozdobami. Jesteśmy siódmy raz, przynajmniej ja z moimi uczniami, ale ogólnie ja jestem już dziewiąty raz. Pan Kazimierz zainicjował dużo, dużo wcześniej taką akcję i 9 lat chyba jeździliśmy z nim. To jest cudownie, jest kolorowo, jest przepięknie, szopki są cudowne, można sobie fajnych inspiracji na przyszły rok poszukać w każdej szopce. Dzieci bardzo chętnie jeżdżą, nigdy nie mamy z tym problemu, chętnie się włączają w pracę nad szopką i chętnie chcą wziąć udział tutaj w Krakowie. Jeździmy co roku, podtrzymujemy tą piękną tradycję. Wychowawcy, dyrektor i dzieciaki tak samo. To jest taka troszeczkę inna ta szopka, ale elementy są również krakowskie. Z czego jest zrobiona? Wichlina papierowa przedstawia grotę i no staraliśmy się z takich rzeczy, które można ponownie wykorzystać. Jak tu jest każdego roku? Szczerze jest wspaniale. Samo przygotowywanie szopki to też dostarcza wiele takich przyjemnych wrażeń i bycie tutaj w tym miejscu. Jesteśmy już ósmy raz w Krakowie z szopką wykonaną przez nasze dzieci. Oczywiście z pomocą i wsparciem wychowawców i pracowników Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Dawniej, na samym początku zaczęliśmy robić szopki krakowskie, robiliśmy ze styropianu, więc było naprawdę dużo pracy i takiego mozolnego wycinania. W tej chwili wpadliśmy na pomysł, że robimy to z pudełek, także obklejone pudełeczka, fajnie, sprawnie to idzie, jest to łatwe do wykonania dla dzieci, także pomagamy w takich trudniejszych elementach do wycięcia jakimiś tam ostrymi narzędziami, ale większość wykonania to jednak Ania i Wiktoria od nas z placówki. W zeszłym roku, jak byliśmy w Krakowie, kupiliśmy krakowianka i krakowiankę, także w tym roku jest, w zeszłym roku mieliśmy, z poprzedniego roku smoka wawelskiego. Wszystkie dzieła, cudeńka, bajeczne, kolorowe, misterne szopki twórcy z dumą prezentowali idąc w szopkowym orszaku. Podziwiali je turyści i mieszkańcy Krakowa. Cały pochód to też jest taka okazja, po prostu taka, czujemy się bardzo wyróżnieni, dumni, bo każdy jest zainteresowany i myślę, że w oczach ludzi każda szopka jest najpiękniejsza. Bardzo nam się podoba to zainteresowanie wszystkich dookoła, wszyscy nam robią zdjęcia, my się uśmiechamy, no super, jest bardzo przyjemnie. Świątecznie? Świątecznie, już tak najbardziej świątecznie.
Thank you.